Siemka, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Diablo 2 Lord of Destruction. W dzisiejszym dniu rozpoczynamy misję w trzecim już akcie. Tutaj przez przypadek porozmawiałem z Hratlim, ale możemy oczywiście wstęp jeszcze raz posłuchać, więc słuchajcie. Witaj w Kurast. Niewielu już trafia tutaj z dobrej woli. Mam nadzieję, że nie opuściły cię zmysły, jako że na mądrości nam tu nie zbywa. Nazywam się Hratlim. Jestem czarnoksiężnikiem specjalizującym się w metalach. Z przyjemnością ci pomogę. Niewielu mam obecnie klientów. Jak widzisz, ludność została brutalnie przetrzebiona przez hordy Mefista. Kanały pełne są krwi, a na powierzchni szaleją demony. Przeklęta piekło dżungla zagarnęła już sporą część Kurast. Nabrzeże to jedyne bezpieczne miejsce, które chroni magia. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzyma. Co gorsza, dzieci Zakarum sprzymierzyły się z Mefistem. Wyznawcy Zakarum skoncentrowali swoje siły w mieście świątyń Travincal, znajdującym się w sercu dżungli. To prawda. Trudno znaleźć podobnych im fanatyków, ale ja powiadam, tak zwani rycerze światła są tylko zwykłymi marionetkami w niewidocznej dłoni. No właśnie, o, tak nam powiedział. Teraz może jeszcze z Meshifem pogadajmy. Cóż, dałem ci moje słowo i doprowadziłem cię na miejsce tak, jak obiecałem. Ale żałuję, że tu wróciłem. Ta cuchnąca dżungla nie może być tym pięknym Kurast, które opuściłem. Nie wiem, czym jest to całe zło, ale to oczywiste, że musisz je powstrzymać. Mogę się jedynie modlić, aby ci się udało, zanim dżungla pochłonie ostatni ślad po mej ukochanej krainie. No i właśnie. Porozmawialiśmy. W ogóle pierwszą misję muszę wam powiedzieć, że od nikogo nie dostaniemy. Sami musimy ją sobie wynaleźć, tak jakby, i zabić jakiegokolwiek czempiona, którego spotkamy w dżungli. Wtedy wypadnie z niego taka statuetka. Nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda, czy nie. Ale tu jest, o, to jest taki Ormus, który będzie nam sprzedawać miksturki i zwoje. No więc również z nim pogadajmy, bo czemu by nie? Rozmawiasz teraz z Ormusem. Kiedyś był on wielkim magiem, ale teraz żyje niczym szczur na tonącym statku. Masz do Ormusa pytania i wątpisz w siebie. Ormus widzi w tobie dziwną dychtomię, jak we wszystkich, którzy chcą zostać bohaterami. Porozmawiaj z nim. Może przekaże ci jakąś mądrość, albo odwróć się od niego i poszukaj mądrości w sobie. Jak widzicie, ten Ormus mówi o sobie, w trzeciej osobie. Trochę dziwne, ale cóż, od razu zwykłe mikstury leczenia w końcu. Już myślałem, że ich nie doczekam się ich, ale mamy je, więc dobrze. Porozmawiajmy oczywiście z... tu można mieć jeszcze innych najemników, ale ja chyba tych takich strzelających magią z mieczami nie chcę. Ja wolę tego swojego, bo fajny jest. Ale pogadajmy z Asherą, która, muszę wam powiedzieć ciekawostkę, pojawia się również w Diablo 3. Ale teraz gadajmy. Witaj. Musisz mieć w sercu wiele odwagi, że odważasz się tu przychodzić. Jestem Ashera. Przewodzę grupie najemnych magów zwanych Żelaznymi Wilkami. Już od miesięcy polujemy w dżungli na demony, ale bez względu na to, ile z nich uda nam się zabić, ciągle pojawiają się nowe. Oj, wybaczcie mi teraz bardzo, że przerwałem wam tutaj troszeczkę słuchanie tego, co mówi Ashera, aczkolwiek miałem telefon pilny, a ta rozmowa z nią nie jest taka ważna, ale zapomniałbym ono, po co ja tutaj przyszedłem. Zreszczą zdanie dałem jej dokończyć, no dalej nie mogła powiedzieć. Wow, skrzeszenie jej maliego to teraz 5000, ojejku, coraz droższy się robi. Dobra, jeszcze pogadam sobie z Deckardem Cainem, po czym możemy wyruszać. Od wielu lat nie byłem we wspaniałym Kurast, ale nigdy bym nie przypuszczał, że może zostać tak strugadiony. To na pewno sprawka Mefista. Idź już. Diablo i Baal ciągle gdzieś tam są, a ty musisz ich odszukać. No muszę odszukać ich oczywiście. Players 8 sobie wpisujemy i możemy opuszczać to jakże ponure miasto. O, Mroczny Wędrowiec, to on! To jest Diablo w samej osobie, zobaczcie, ucieka! Nie możemy mu nic zrobić, zobaczcie, co się zaraz stanie. Posłuchajcie tego lepiej. Wow! Takie były straszne dźwięki przez sekundkę i on rozpłynął się przed nami, uciekł w ostatniej chwili i stworzył te demony, przywołał. Wow, naprawdę straszne. Czyli jesteśmy blisko. Jesteśmy już na ogonie Diablo, chociaż nie widziałem, bez Bala szedł. Wow, leśny łowca, ojejku. No dopiero potwory tutaj na nas się czają. Zielone. Wow, i pijawki, sługusy. Oj, chyba będzie bliżej niż myślę. Już być może wypadnie ten fajny przedmiot. Jakieś fetysze, co to jest? Jejku, co to jest, że się tak spytam. A nie, jeszcze nic nie wypadło, chociaż boss zginął. To może z innego bossa wypada. A nie wiem, musimy w każdym razie iść dalej i poszukiwać dalej potworów. Wow, tu są ci już tacy szamani znów, którzy uzdrawiają. Oni są dość niebezpieczni. Jeszcze jakieś chmuroskrzydły. Kurczę, no, nie jest zbyt ciekawie. Na razie nie jest zbyt ciekawie naprawdę. Ale spokojnie, spokojnie, poradzimy sobie. O, właśnie ci szamani takim potężnym ogniem władają, więc trzeba uważać na nich. Zaiste, zaiste trzeba. Okej, kurde, te małe fetysze są bardzo w dużych ilościach występują. Trzeba na nich szczególnie uważać, bo naprawdę mogą przysporzyć nam wielu, ale to wielu problemów. My jesteśmy w ogóle w Lesie Pająków. Powinienem się kierować do... No, tu jest coś, a to pewnie nie to miejsce, które chcę. To są jakby takie dwie jamy pająków. Jedna to taka, której rzeczywiście szukam. Kolcze buty złote, fajnie. A drugie to jakieś takie coś, czego nie pamiętam nazwy w tym momencie. A nie, grota pająków, ale super. Trafiłem od razu tu, gdzie chciałem. Jest świetnie, że się tak wypowiem. Naprawdę jest dobrze, jestem zadowolony. Zaraz tam oczywiście wejdziemy. Więc take it easy. Tu chcę tylko wybić wszystkie te stworki. A, gdzie mi uciekasz, fetyszu? Fetyszysta, w ogóle jak to brzmi? Fetysz. Z fetyszem co wam się kojarzy? Czekam na komentarze wasze, co wam się kojarzy. Okej, grota pająków. Tutaj tak naprawdę możemy jedno zadanie zakończyć, o którym wam mówiłem, znaleźć ten taki cenny przedmiot, a inne zacząć. Ale może zobaczymy za chwilę. Ej no, gdzie jesteś? Stary, jak one mnie leją. Ogniste pająki. OMG. No super. Mój pomocnik zginął, ja jestem ranny. Lepiej stąd uciekać czym prędzej. Nie, no nie wiedziałem, że tutaj w tym akcie będą tacy silni przeciwnicy. O, czekajcie. Te chyba są lepsze. Ale popatrzmy jeszcze. Odporność na błyskawice. Co to jest w ogóle? Przywraca wytrzymałości plus... Aha, plus 20. Wytrzymałości, 12 na zdobycie magicznych. Szybsze odzyskiwanie trzypoziomowego. Czekajcie, zobaczymy sobie takie kilka rzeczy. No to mi niby tak. Wow, nie chciałem tego. A, wszystko się wyłączyło. Co znów to schowałem? Znów to schowałem, ale ja głupi jestem. Okej. To jest tylko 9, to jest zaś 12. Ale te 9 mają magiczne przedmioty. Większa szansa, odporność na błyskawice też duże. To mi nie daje w ogóle odporności. Nie no, wezmę sobie te nowe, które... Te nowe znalazłem? Nie, te nowe znalazłem. Czy nie, czekajcie. O kurczę, już nawet nie wiem, które znalazłem jako nowe. Może te są... Może mniejsza obrona, ale jednak wolę teraz postawić na odporności troszeczkę. Nie wiem już, które nowe były. Naprawdę, nie powiem wam. Się zagubiłem. Się zagubiłem. W ogóle trzeba sprawdzić skrzynkę. Wydaje mi się, że ma większą pojemność teraz. Nie ma większej. Jaki żal. Oh my goodness, nie poszedłem po mojego najemnika. Cofniemy się jeszcze, bo ja lubię z nim chodzić. Tak się czuję wtedy pewniejszy. Nie wiem czemu. No po prostu. No jednak wrogowie też się na nim skupiają. Mam większe szanse wtedy przeżycia. O, ej, odejdź. No wskrześ, tyle pieniędzy. Czekajcie, sprawdzam sobie mniej więcej, bo... Oj, what the fuck. Mój zegarek przestał działać? Nie, dobra. Odcinek trwa troszeczkę. Znaczy troszeczkę za mało. A nie mogę zbyt krótkich odcinków robić. Byście się obrazili na mnie. Ogniste pająki, jasno. O, to jest ten potwór, który... O, fucking shit. A co tam, mikstura pełnego wzmocnienia. Trzeba ryzykować. Czasem też trzeba ją użyć. Gini. Fuck! Co to jest? Gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu jest wyjście? Ludzie, co to jest za moc? Rzuca na mnie jakąś klątwę, cholernie mocną klątwę. Już nie wspomnę o tym naprawdę, że mocna jest. Tu się ukryłeś. Szarak. O, wypadła jadeitowa figurka. To będzie właśnie nasza pierwsza misja. Cóż mam z nią począć? Jestem przeciwny. Cóż mam z nią począć? No zaraz zobaczymy, zapytamy Caina za chwilę. Nie uniosę już. A to porka to nie biorę. Ale tutaj w tej jamie, jak już jesteśmy, to wam mówię, tutaj jest jeszcze dodatkowo jedna misja będzie, tak naprawdę rozpoczęcie jej. Zresztą to za chwilę się przekonacie. Oj, tu są te nietoperze, które zaraz się obudzą. A już się obudziły. Jak był ten potwór, to nie wiem, czy tu zaraz nie będzie... O, jest złota skrzynka, ale szybko to poszło dzisiaj. Niewiarygodne, nigdy nie miałem tak blisko tej groty pająków, a na pewno nie tak blisko skrzynkę, żeby od razu wchodzę i skrzynka. Oh fucking shit. Oh fucking shit, minimalizacja, nie wiem, czy mi się wszystko... Nie, no dobra, działa wszystko chyba. Ciekawe, czy ją wy widzieliście, jak to się minimalizuje. O, oko Khalima. Nie mogę trzymać, bo jak trzymam Alt i kliknę Tab, to wtedy takie coś się dzieje. O, od razu nam się trzecia misja aktywowała. Poszukaj nagle mózgu Khalima w podziemiach upiersów. A pierwszą właśnie byłaby misja poszukaj oka Khalima. Zresztą za chwilę może dowiecie się właśnie, po co to tak naprawdę jest. Odcinek nie jest długi, dlatego ja uznałem, że sobie jeszcze tutaj może pochodzimy. Potrzebujemy. O, kaczy trucizn. Jednak troszeczkę tego expa zdobyłem, widzę, chociaż mało. Expa dużo nie zdobyłem, bo teraz ciężko dużo expa zdobywać, bo naprawdę mam bardzo duży level jak na to miejsce, w którym się teraz znajduję. I to potem tak po prostu wychodzi, że przeciwnicy są dla mnie za słabi, za mało expie na nich, bo się już po prostu nie da dalej expić. No niestety tak już to bywa. Tak już to bywa, jestem po prostu za dobry na tę grę. Na to wychodzi, a bynajmniej na poziomie normalnym, grając na Players 8. Gdybym grał jednak od początku normalnie, bez Players 8, może byłoby trochę łatwiej, chociaż teraz to kto wie. Teraz to mogłoby być w akcie trzecim tak różnie. Ale na razie nie jest źle, nie jest źle. Okej, kasa. Mamy kasę. Idziemy, o, kolejne pająki ogniste. Przypomina nam to trochę chyba katakumby, co nie jest aktu pierwszego. Jednak Andariel to też taki pająk był i tam było trochę tych pająków. Ona poprzyzywała. A kacze trucizny. Gincie, nie będzie tutaj kacz trucizny już więcej. Nigdzie. Pięknie. Giną. Dobra, słuchajcie, jednak już więcej nie zwiedzam, uznałem. Więcej nie zwiedzam, ile tu trwa odcinek. Fuck, co jest moim telefonem? Jakoś tak się coś chrzani. Ale dobra, jest krótki. O, Deckard Cain mnie tutaj nawiedza. Dobra, nawiedza? Czy to jest... Wiecie, w sensie, że czasownik nawiedzać. Ktoś mi nawiedza. No dobra, ha, walić tam. Rozmawiamy z Cainem. Jeszcze w Lut Gholein Meshif opowiadał mi o swoim zamiłowaniu do jadeitowych figurek. Ze swoich wypraw kupieckich przywiózł całą kolekcję takich posążków. Słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale znów miałem ścinę. Znów musiałem przerwać, niestety. Z tego powodu też. Jeszcze raz porozmawiamy o woli Khalima. Chyba to. Ach, to oko Khalima. Tylko ono może pokazać prawdziwą ścieżkę prowadzącą do Mefista. Umieść je w kostce Horadrimów wraz z innymi reliktami Khalima. Sercem, mózgiem oraz korbaczem. No właśnie, tyle usłyszeliście. Ja niestety musiałem wtedy właśnie przerwać na chwilę nagrywanie, ale już jestem z wami. A więc tak, identyfikujemy sobie przedmioty, sprzedamy je i zaraz idziemy do Meshifa pokazać mu to. Dobra, to sobie sprzedamy, bo po co... Też... A to sobie tu włożymy. Jedną tą też włożymy. Okej, idziemy do Meshifa. Naprawdę się wybiłem z rytmu, bo to jest przerwa teraz na nagrywanie. Wtedy nagrywałem 20 minut przerwy i znów. Więc trochę nie wiem, co jest za bardzo, ale dobra, Meshif chce z nami gadać. Chwała ci. Ta jadeitowa figurka uzupełni mą kolekcję. Masz. Od lat jestem posiadaczem tej statuetki ptaka, ale uważam, że to uczciwa zamiana. O, a teraz zaś dostaliśmy, zapytaj Caina o złotego ptaka. Dostaliśmy złotego ptaka, lol. Ale wymiana, nic nie wiadomo o tym, jak tego użyć. To jest po prostu jakaś statuetka, która nic nie robi. No ale, oh my goodness, ale ściny. Ale dobra, już jest okej. Słyszałem legendy o mędrcu imieniem Kulech, który prowadził badania nad tajemnicą życia po śmierci. Jeśli sobie dobrze przypominam, to jego prochy zostały złożone w złotym posążku. Dziwna była to opowieść. Lol, jaka informacja, nie wiem co się z tego dowiedziałem, ale wiem, że mam oddać Alkorowi, a więc gości, którym jeszcze nie gadałem, ale za to posłuchacie sobie, co on ma do powiedzenia, kim on jest, w ogóle taki zrzęda strasznie, on miksturki produkuje, takie bardziej trucizn, antydota i takie tam. Dobra, pogadajmy z nim. Psia krew, dlaczego ludzie nie dadzą mi chwili spokoju? O, chyba nie jesteś stąd, nieprawdaż? Jestem alchemik Alkor, zajmuję się przyrządzaniem eliksirów i mikstur. Więc mogę ci czasem coś sprzedać, jeśli będą ci naprawdę potrzebne. Ale nie przychodź tu zbyt często. Nie lubię, kiedy mi się przeszkadza w pracy. No widać, taki zrzęda strasznie. Ale zobaczymy, co nam powie, jak dam mu złotego ptaka. A, to złoty ptak Kulecha. Przyjmijmy podziękowania. Zajmij się czymś, a ja w tym czasie zbadam popioły z wnętrza figurki. Potem możesz wrócić i zobaczyć, co dla ciebie przygotuję. No właśnie, my nie musimy nigdzie iść. Wróć, już mogę z nim pogadać, posłuchajcie. Witaj. Nie, jeszcze? No, bo odwrot, co jest? Byłem pewien, że to już. A, nie to, co ja naciskam ciągle, nie to, co trzeba. Wróć, czekajcie, wyjdziemy sobie na chwilę z miasta. Chyba trzeba chwilę odczekać może. Tutaj nie znalazłem jeszcze w lesie pająków, będę musiał szukać tego. Może na własną rękę znajdę. No i dobra, wróćmy z powrotem do doków Kurast. Jestem naprawdę ciekaw, czy teraz dopiero dostanę tą całą nagrodę, czy też może nie dostanę jej. O, już. Dla ciebie miksturę z prochów Kulecha. W ogóle, lol, dostaliśmy miksturę z jego prochów, lol. Ja mam to pić? Proszę was, dajmy sobie spokój. Dobra, jeszcze Cain coś chce mi powiedzieć. Nigdy nie zapominaj, że twoim ostatecznym celem w Kurast jest zniszczenie Mefista. Starożytni Horadrimowie uwięzili pana nienawiści w wieży strażniczej, która znajduje się w murach miasta świątyń Travincal. Zapamiętaj to dobrze. Jedynym sposobem na wejście do więzienia Mefista jest zniszczenie artefaktu znanego pod nazwą Kuli Zniewolenia. Mefisto używał tego artefaktu do kontrolowania kapłanów Zakarum oraz ich wiernych. Kulę można zniszczyć jedynie za pomocą prastarego korbacza zawierającego ducha jedynego sprawiedliwego kapłana. Wkrótce po uwięzieniu Mefisto zdeprawował kapłanów Zakarum. Wszyscy przeszli na stronę ciemności. Wszyscy za wyjątkiem Khalima, Kłechegana Wysokiej Rady. Mefisto polecił pozostałym kapłanom z Rady, by zabili Khalima, rozczłonkowali go, a następnie rozrzucili jego resztki po całym królestwie. Kapłan Sanke-Kur zastąpił Khalima jako Kłechegana, a w końcu stał się uosobieniem Mefista w świecie śmiertelników. Zdeprawowana Wysoka Rada stworzyła kulę, aby móc kontrolować poczynania wiernych Zakarum oraz ukryć przed śmiertelnikami kryjówkę swego pana. Twoim zadaniem jest zebranie rozrzuconych reliktów Khalima, jego serca, mózgu oraz oka. Następnie za pomocą kostki Horadrimów połącz korbacz Khalima z reliktami. Kiedy tego dokonasz, musisz z pomocą woli Khalima zniszczyć kulę zniewolenia. To otworzy przejście do wyklętego sanktuarium Mefista. Ojejku, ile on się nagadał, powiem wam. Dobra, pierwsze zadanie wykonane. Tu mamy poszukaj mózgów w podziemiach łupieżców. Teraz mamy jakieś podziemia łupieżców. To jeszcze długo. Jak tego użyjemy, to zobaczcie, co się stanie. Aha, zwiększyło nam się życie, bo to zwiększa życie, zapomniałem. A, nic się tak nie stanie więcej. Mamy więcej życia, ale się nagadał strasznie Cain. Ten odcinek też już myślę, że trwa przez te wszystkie gadki z wszystkimi. No i w kolejnym oczywiście udamy się gdzieś w kierunku przynajmniej tej dżungli upierzców. Nie wiem, jak daleko uda mi się zajść. No ale teraz to jest już koniec. Tak, koniec odcinka, trochę przegadany głównie. A więc dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, narka!